Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami Arcykapłan zapytał apostołów: zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum, sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Skoro setnik usłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił. Oczywiście rolnictwo w gminie Korsze jest bardzo ważne. Nawet chyba najważniejsze. Nie dlatego, że są podatki i dość wysokie podatki i rzeczywiście dzięki temu gmina może się rozwijać, ale po prostu jesteśmy gminą typowo rolniczą, jesteśmy gminą, na której terenach leżą bardzo dobre gleby, to wszystko wszyscy wiemy i jesteśmy z tego bardzo dumni. Powiem, dziękuję bardzo panu burmistrzowi, jak burmistrz przemawia, to tak jakby przemawiał cała społeczność. Skoro pan burmistrz dziękuję rolnikom i panu Bogu, to ja też tutaj w tej mszy świętej będę dziękował za to, że mamy tak wspaniałych rolników, mamy ludzi po prostu ciężkiej pracy, którzy nie mają ani urlopu, ani dnia wolnego, którzy trudzą się i mało tego, ci ludzie się umieją dzielić z kościołem, z rodziną, z różnymi karciasami, z różnymi zbiórkami i u tych ludzi nigdy nie ma końca. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy. Szanowni Państwo, witam wszystkich obecnych, wszystkich Was tutaj zgromadzonych na naszych wspaniałej uroczystości pod nazwą Dożynki Wiejskie w Gudniku, 2016 rok. Burmistrz z rąk naszych bochen chleba, trud rolniczy, ciężki trud rolników, nie pseudorolników, typowych rolników. I podzieli między wszystkich, żeby nie zabrakło nikomu. Dziękowania i oczywiście obiecuję, że będę tak dzielił ten chleb, żeby nikomu tego chleba nie zabrakło. I będę dzielił sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Boże, to tu przeżytych tyle lat. Boże, to ten pszeniczny zapach chleba. Boże, to pochylone strzechy chat. Boże, to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Boże, przed domem ten wiosenny zapach cud. Boże, bociany, co wracają tu do gniazda.
Dożynki są świętem wszystkich rolników, nas rolników. Sama osobiście też mam to szczęście, że mogę prowadzić gospodarstwo rolne w zaprzyjaźnionej wsi Klewno. Wiemy, jak to ciężka praca, szczególnie tegoroczna, po suszy tamtegorocznej, odsiewy na wiosnę, mokre zbiory. Ciężki był rok, ale rolnicy, polscy rolnicy każdą złą chwilę potrafili przetrwać, przetrwają również tą. Pan wicestarosta przeprasza wszystkich za swoją nieobecność, ale przeczytanie listu, który zostanie złożony na ręce sołtysa, waszego przedstawiciela, a słowa te są kierowane do wszystkich. Szanowny pan sołtys Gudnik Eugeniusz Kowaluk, dziękując za zaproszenie na dożynki sołeckie, pragnę złożyć wyrazy głębokiego uznania za działania na rzecz kultywowania i podtrzymywania tej pięknej staropolskiej tradycji. Jakiś zespół niezorganizowany, bo jeszcze dwóch brakuje, panie. Gdzie ta szefowa tego zespołu? O, nie ma. No właśnie. Mm-hmm.